Cześć. Dzisiaj kilka rzeczy, które uszyłam wczorajszego popołudnia i dzisiejszego poranka, ponieważ zostałam poproszona o uszycie takiego etui w formie kosmetyczki na telefon komórkowy. Telefon dosyć duży, więc tak, ta jest idealna na ten telefon. No, tu jest troszeczkę za szeroka, bo telefon ma 7,5, ale jest idealna na niego, tylko że no nie wiem, czy nie będzie za wąska tutaj przy wkładaniu przez zamek, ale zobaczymy, co sobie wybierze dziewczyna. Więc ta jest takiego materiału szaro-beżowego, w piękny, malowane takie jakby kwiaty, róże, piwonie chyba, różowe. W środku z podszewką. Muszę jeszcze wyprasować, ale tak już od razu wskoczyłam do Was. Druga jest z bardzo sztywnego materiału hiszpańskiej firmy. Uwielbiam, a mam już końcówki ich, więc nie ma żadnej podszewki i jest tylko na zameczek. I powiem Wam, że no, powinno się dobrze wkładać, bo zameczek jest ciut większy niż 16 cm, całość jest na 20. W takie wzory tureckie. Bardzo ładne. Ta jest w piękny malowany materiał. Jak widzicie, też taki szary, błękitno-białe kwiaty, przepikowane, ponieważ w środku jest tkanina niepalna i ta sama tkanina malowana, ta szara, jest w środku, schowany zameczek, no ale ona jest za długa. Długość tej kosmetyczki 22 cm na 8, ale wiecie co, stwierdziłam, że to będzie fajna kosmetyczka dla kogoś, kto robi na drutach, bo tu można schować swoje wszystkie druty, będą miały mięciutko, milutko i będzie można ją wsadzić gdzieś do jakiejś torby. Pamiętajcie, że robię też torby dla osób, które dziergają. Takie na ramię, gdzie wkłada się motki, włóczki, i do tego są też saszetki, także zerknijcie, dam Wam link, żebyście mogli zobaczyć. No i miałam już wykrojone, ale nieskończone, też z tej hiszpańskiej tkaniny, w takie piękne geometryczne wzory, prawie że kwadratowe kosmetyczki, to znaczy się prawie, bo są szerokie na 20 cm, a wysokie na 17. Piękne kolorystycznie, zameczek, no i oczywiście na kosmetyki, na chusteczki, na cokolwiek, jeśli ktoś by miał ochotę do przygarnięcia, gotowe. I co jeszcze zaczęłam? No zaczęłam, kochani, jeszcze robić kosmetyczkę w formie patchworku. Na razie, ponieważ zostało mi dużo jeansu z szycia moich torebek upcyklingowych, recyklingowych, ze starych jeansów robię torebki, więc stwierdziłam, że trzeba wykorzystać te resztki i poprojektowałam trochę wzorów Seminole Patchwork. To jest o tyle fajne, już kiedyś pisałam o tym na moim blogu, że wystarczy, że zszyjecie odpowiednią ilość pasków ułożonych i poprzesuwacie względem sobą tkaninę, te paski, tylko wiadomo, wiecie, to jeszcze nie jest rozprasowane. Na razie jest zszyte i obrzucone, bo ja lubię, jak jest wszystko obrzucone. Nie lubię, jak mi gdzieś fruwają nitki. No więc to będzie jeszcze rozprasowane, ułożone, więc takie wzory, jakie paski, ile, jakich zszyć i jakie względem siebie poprzesuwać, będą na moim blogu. Obiecuję Wam w tak zwanym moim poradniku Elau. No i na pewno pokażę się tutaj na YouTube, ale ponieważ no, miałam już 14 subskrybentów, mam znowu 13, spada mi to wszystko. Ja wiem, że ja mało robię, ale słuchajcie, ja pracuję zawodowo. Ja się zajmuję jeszcze wolontariatem, trochę choruję, ale o tym nie chcę gadać, bo po co? No i jeszcze robię swoje rzeczy, kartki, szycie, haftowanie, no... Więc wiecie, no nie mam czasu siedzieć i u wszystkich komentować, ale naprawdę, uwierzcie mi, staram się jak mogę, aby te moje filmiki, abym się uczyła jak najwięcej. Poznaję teraz nowy program do montowania, także mam nadzieję, że wszystko mi to wyjdzie. No co, żegnam się z Wami dzisiaj kosmetycznie, patchworkowo. Jakby ktoś był zainteresowany i bardzo chciał, to zapraszam. Piszcie, mówcie, dawajcie łapki w górę, subskrybujcie i podbudujcie mnie, bo naprawdę wpadnę w deprechę. Pa, pa, buziaczki, hej.